Dobra, koniec nocy. Kończymy tutaj noc, bo nie chce mi się prześlizgiwać przez prefektów. O, czas na loading screen oczywiście, bo jakżeby inaczej. Przecież tak być nie mogło. Kto do mnie dzwonił? Ktoś do mnie dzwonił. A, dobra, to już załatwiłem. Jezu, tak patrzę teraz na telefon i trochę przerażony byłem, bo myślałem, że ktoś faktycznie do mnie dzwonił, a tu się okazuje, że to nieodebrane połączenie, z którym potem się uporałem. Mamy kolejny dzień! I myślę, że mam nadzieję, że lochy będą dla nas otwarte, bo fajnie byłoby się wyleczyć. Dobra, zobaczmy, ile będziemy mieli teraz percent. ...52. Świetnie, bardzo dobry wynik. Tak więc mam nadzieję, że lochy będą już dla nas otwarte. Bo serio, potrzebuję napełnić tych buteleczek. A raczej fiolkę. You know who's out there right now in the forest. But he's weak. He's living off the unicorns. But if he comes back, you don't think he'd try to kill you, do you? I think if he'd have had the chance, he might have tried to kill me last night. And to think, I've been worrying about my potions lesson. We've got to learn how to mix the antidote to common poisons. I hope you've collected all of the ingredients. No cóż. Ja to zwykle, kiedy staję rano, to staram się witać ze wszystkimi. A oni mają tutaj już od razu dialog. Na sam początku, że o, czyli dowiedziałeś się, no. Ani dzień dobry, ani pocałuj mnie w dupę, tylko po prostu już od razu. Już od razu zaczynają, kurde, swoje dialogi. Dobra, zrobimy, myślę, że chyba sobie jeszcze lekcję tych lochów i może tam coś jeszcze zrobimy, jak starczy trochę czasu. A, będzie porządna sesyjka. Przynajmniej z tego trochę odcinków wyjdzie. A już bym jutro sobie skończył tego Harry'ego Pottera. Bo skoro mam na 6 do roboty i do 10 jestem, to później bym już sobie nagrał i skończył tego Pottersona. Przynajmniej jedną rzecz miałbym z głowy. No, teraz się tak trochę wyciszyłem, żebyście mogli jeszcze muzyki posłuchać, jaka, o ile tam jakakolwiek leci, ale raczej leci, bo zawsze tam motyw Hogwartu jest, tylko troszeczkę inny, to jest taki bardziej, nie wiem, no lepszy. Na pewno jest inny, jest lepszy inaczej, o. Ej, odwróćmy kamerę, bo może będę mógł ten zapalić. Da się to zapalić? Jestem ciekaw w ogóle. Nie, nie da się, bo gdyby się dało, to bym już miał opcję zapalenia. A co my tu mamy? A, gabinet Filcha. Aha, takie tutaj mamy nowości. Dobra, idziemy na te lekcje eliksirów. Chyba mam wszystko, tak mi się wydaje. Raczej nic nie pominąłem. Raczej nie inaczej. Dobra. I wouldn't go in if you haven't collected all of the ingredients Snape asked for. A czegoś nam brakuje? Snape's in a foul mood. I wouldn't go to potions class without all your ingredients. A czego nam brakuje? Te. No to chyba musimy iść wtedy z powrotem do ogródka Hagrida, no bo coś pominęliśmy. Definitywnie. Tylko pytanie co? Wcale, a wcale mi się to nie podoba. O. O Jezus Maria, ja to mam czasami, kurde, głupie. Aha. Dobra, Harry, ty to jednak jesteś dobry łeb.
Jak sklep. No to jeszcze raz do ogródka Hagrida w takim razie. Ale kurczę, wydawało mi się, że ja mam wszystko. A tu jednak okazuje się, że nie mam wszystkiego. Okej. Może i tak. O, teraz będziemy mogli zrobić coś takiego. Ha, widzicie? Coś czułem, że coś mi tutaj śmierdzi, więc będziemy mogli pójść w tę część lasu. Bo tutaj nas jeszcze nie było. Hehe. Ale zanim tu pójdziemy, zobaczmy teraz jeszcze, czy tutaj coś się zmieni. O, widzicie? Tutaj mamy też jakieś przejście. Co to jest za przejście? Dobra, z kim my dzisiaj będziemy walczyć? Lafirinda. Pochlebczak. Widmołak. Ej, coś o Widmołaku było, weź jeszcze przypomnij. Dobra, nie da się. No może się da. Gumochłon, o kurde. Ja właśnie chcę zobaczyć odnośnie tego. Widmołaka. Wielki duch w kształcie psa o przerażającym wyglądzie, występujący pojedynczo lub w stadach. Jest bladoszczary i ma lśniące białe oczy. Można go odstraszyć jedynie ogniem lub światłem pochodzącym od zaklęcia Lumos. Krab ognisty, no to już czytałem. Mackomor. Mackomor uważany jest przez gnomy za przysmak, przypomina mięsistą, różową pieczarkę, jest pokryty rzadką, kręconą szczeciną. Co? Zaraz z nim zejdę. A jego żelaste macki rozprzestrzeniają się po ziemi w poszukiwaniu ulubionego pokarmu, dżdżownic. Grzyby te można oszałamiać zaklęciem Flipendo i likwidować czarem Defindo. Okej. To się dowiedzieliśmy trochę. No to lecimy wtedy tutaj. A nie, tędy ja przyszedłem. Halo. Mi się te dziury mylą. Fuck. O, i mamy tutaj to, co trzeba zrobić teraz. Więc let's go, everybody. That looks like the shape of a flubberworm. This must be a flubberworm. How do I get the mucus? O, akurat sobie spał ten taki robaczek. To cały gumochłon, czy jakoś tak. Dobra, chodźmy. Chodź. Chyba on tutaj musi iść, co nie? Tak mi się wydaje.
No to jest chyba dla niego specjalny symbol. Ta, tutaj chyba. Tak jest. Tu się zaczęło kręcić, fajnie. Ty sobie tutaj sieć. Dokładnie tak, ziomeczku. A my schodzimy teraz w dół. Dobra, zginął. Cymbał. Okej, czyli to się zatrzymało już. I co? I teraz chyba do góry trzeba iść. Znowu. O, skrzynka. Dawaj mnie. Kurde, no. Traf. Traf tę skrzynkę. Kociołkowy piegusek. Dokładnie. Antidotum na popularne trucizny, składnik eliksirów śluz, gumochłona. Aha, nawet nie zdążyłem przeczytać, bo to tak szybko zniknęło. I to wszystko? Powiedzcie, że to wszystko. Powiedzcie, że to wszystko. Tylko tam chciałbym się jeszcze dostać, bo tam jakiś secret jest na 100%. A nie chcę go ominąć. Jak ja mam tam iść? Chyba, że w drugą stronę to się idzie. Bo chyba jeszcze coś jeszcze tutaj mamy do zrobienia, tak mi się wydaje. To skoro tu już mamy wyczyszczone, no to idźmy teraz w tamtą stronę. Zróbmy lekcję eliksirów i jeszcze jakąś jedną rzecz. I już wtedy będziemy chyba blisko końca gry. To już będzie ostatnia sesja niedługo. Tu już mamy przejśnięte. Więc teraz tędy. Tu mamy drugi korytarz, który warto byłoby obczaić. Chyba to już widziałem. Ta, to już czytałem. Elo. I chyba teraz na dole będę, nie? Tak mi się wydaje. Dobra. Sto osiem.
Dobra, trzeba teraz tutaj przejść. Widzę właśnie, bo tutaj mamy dróżkę zablokowaną. Ty, skrzynka. I karta będzie. O, cię sunę. A wizard card. Śmieszy mnie to trochę. Oswald Beamish. 1850-1932. Pioneer of Goblin Rights. Pionier walki o prawa goblinów. O kurcze. Dobra, to skoro tutaj mamy ogarnięte, to teraz... To jak ja teraz mam tam przejść? Dobra, tu musimy przejść najpierw. O nie! Nie! Dobra, ogarniemy to szybko, ja zrobię sobie teraz chwilę przerwy, moi drodzy. Bo muszę z pieskiem zejść. I zaraz dokończymy sesyjkę. No, i o to chodzi. O to chodziło. Tu nawet nie możemy wyjść. Fajna w ogóle opuszczona chatka. I w dobrym momencie robię teraz pauzę. Zaraz wracam. Dobra, jestem. Jestem. Kurde. I need to find somewhere to put these gnomes. Chocolate. Wiedziałem, że z tymi śmietnikami będzie mi dane znowu walczyć. Ja to tak czułem. Jeszcze jeden tutaj został. Kurde, ale jak one uderzają, to naprawdę sporo mi zabierają tego hapsa. Jakby co te trolle, te właśnie, które teraz ja chcę pokonać, to one również były w wersji PC-towej, nie było ich natomiast w wersji na playaka, szaraczka, jedyneczkę. Tak więc bierzcie to też pod uwagę. Prawdopodobnie po prostu ich model by nie wyrobił. Wątpię, że taki model by się zmieścił na playaka jedynkę, no ale, no sorry. Czemu on nie chce trafić do tej dziury? O, i oczywiście musi mnie zaatakować, zanim ja go zaatakuję. Oczywiście, że tak. Traf do tej dziury. Dziękuję. Dziękuję. Serio, bo to jest już strasznie. O nie! Ja już widziałem, z kim znowu będziemy walczyć. No nie! Przynajmniej tu mamy żabkę. Dawaj żabkę. Chociaż teraz ta kula wydaje się trochę łatwiejsza. Albo że już po prostu bardziej ogarniam, jak z nią walczyć. Aha. Oczywiście może zdarzyć mi się, że czegoś zapomnę, ale...
Defendo! 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 Dobra, jeszcze ostatnie HP. O ile ja jeszcze to przeżyję. Nie przeżyłem tego. Kurde! Ale przynajmniej byłem blisko.